Wyrok wykonać. Baszność! Spocznij! Na wprost cel! Pozdrawiam narodu polskiego! Jeśli wiecie co? Gdyby teraz była wojna, na pewno wyjechałbym za granicę. Ja też. Polska nic dla mnie nie znaczy. Mieszkam tutaj, bo rodzina, bo tradycje. Po prostu muszę. Ja też nie czuję żadnej więzi. Wy tak na serio? Zupełnie na poważnie? No tak. A co ty o tym sądzisz? Spójrzcie wstecz. Przyjrzyjcie się historii. Nasza Polska wiele przeżyła. Tyle jej niewinnych dzieci zginęło, żebyśmy teraz my, ja i ty, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Nie czujcie długu wobec tych, którzy oddali życie dla wolności? Gadasz głupoty. Sama byś teraz nie walczyła i nie pomagała, by przyszło to do rzeczy. Wcale nie. Nie miałabyś tyle odwagi. Stchórzyłabyś. Kto w ogóle w naszym wieku przyjmuje się takimi rzeczami? Inka, nie słyszeliście o niej? Jakaś dziwna jesteś. Idziemy stąd. Hej, znowu się ciebie naśmiewają? Co tym razem? Jego nosa. A poza tym, że ja jako jedyna w klasie byłam za tym, żeby zrobić coś na Narodowy Dzień Pamięci Wyklętych. Na tym się nie przejmuj, przecież niewiele różni się od innych nosów. A ten, a przynajmniej jest wyjątkowy. A tak w ogóle to wiesz, że Inka miała lekko wklęśnięty policzek? Lewe mięśnie jej twarzy zostały uszkodzone przy narodzinach. Naprawdę? Tego nie wiedziałam. Rodzice nawet dali się z nią kiedyś do specjalisty w Warszawie. Inka miała mieć operację, zaraz po tym, jak wkroczył w dorosłe życie. Niestety nie doczekała tego momentu. Ale mam przy sobie nawet jej zdjęcie, spójrz. Ale była piękna. I mimo tak młodego wieku, tyle w życiu przeszła. A przecież była zwykłą dziewczyną z marzeniami, jak my. Ostatnie z ust zaraz im.
Ilka! Ilka, chodź do nas! No Ilka, chodź. Będzie wspólne zdjęcie. Oddział powinien mieć. Nie muszę chodzić o mój policzek. No coś ty. Kiedyś w sumie mi to bardzo przeszkadzało. Tak strasznie się tego wstydziłam. A teraz? Teraz. Teraz jest wojna. Teraz jest czas, kiedy zło jest wszechobecne, a życie ludzkie tak niewiele znaczy. Ale wiesz co? W sumie? Teraz ty bardziej chcę się czuć piękna. Chcę patrzeć w lustro i widzieć to piękno. Chcę, aby inni je widzieli. Być piękną. A jakby kobiety? Tak, być piękną. Marzenie wielu dzieci. No i pomimo wojny wciąż aktualne. Tylko, że patrzę teraz na piękno zupełnie inaczej. No bo wiesz, piękno jest dobro. A dobro promienieje i widać je na twarzy. Szczerze, przyznam ci rację. Mi zawsze podobała się szlachetność twarzy. Nie umiem dokładnie opisać, czy chodzi o kolor oczu, czy kształt nosa. Takie coś sobie jest w twarzy. To widać. Widzisz, ty nazywasz to szlachetnością, a ja dobrem. Wstąpiłam do Armii Krajowej, bo nie chciałam być obojętna. Wiesz, że największym przeciwieństwem dobra jest obojętność. Dlatego chciałam czynić dobro. Dobro dla wszystkich ludzi, dobro dla Polaków, dobro dla Polski. Tak jak potrafię najlepiej. Dlatego kiedy widzę osobę potrzebującą pomocy, no i jej pomagam, no to czuję się piękna. Uważasz to za dziwaczkę? Oczywiście, że nie. Ani ja, ani nikt z naszego oddziału nie uważa cię za dziwaczkę. Jesteś dla nas aniołem. Nie jestem żadnym aniołem. Jestem zwykłą dziewczyną, która chce żyć tym, co wierzy, tym, co jest dla niej ważne. Dla mnie ważne jest dobro, bo dobro jest piękne i piękne jest dobre. Dobra, skończmy rozmawiać i zróbmy sobie to wspólne, pamiątkowe zdjęcie. No właśnie, panią też zapraszamy. No co panowie wojskowi takie miny poważne? Uśmiechnąć się! Jeszcze roczek, jeszcze dwa i czerwoni pójdą sobie precz. Od razu lepiej. Uwaga i jest. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi. A tak, nie powiedziałeś wam. Postąpienie do AKAP i NIKAP szkolenie sanitarne. A po przejściu frontu podjęła pracę kancelistki w naleśnictwie Hajnówka. Później została aresztowana za współpracę z podziemiem, a po uwolnieniu została sanitariuszką w oddziałach antykomunistycznej partyzantki. Od wiosny 1936 roku służyła w szkadronie 5. Wileńskiej Brygady AK majora Zygmunta Szędzielarza, czyli Łupaszki, jako łączniczka i... sanitariuszka. Dokładnie. Tak powoli miał czas, Inka wraz z brygadą brała udział w akcjach, operacjach, pomagała im, wspierała ich. Była aniołem. To dzięki niej wojskowie odzyskiwali zdrowie. Słuchajcie, przeczytałam, że podczas jednej akcji, kiedy nikt z naszych żołnierzy nie ucierpiał, zabrali tylko zdobytą broń, amunicję przeciwników, pobiegli szybko, aby wziąć na ciężarówkę. Ale to się dostała. Wyjęła szybko bandaże i zajęła się radnymi. Już to nie byli nasi? Tak, a podobna sytuacja miała miejsce nawet kilka razy. Po śmierci Żelaznego została wysłana przez jego zastępcę Leszka, aby spróbować poszukać kontaktu z Łupaszką i zdobyć pracę na szpadronu. Pojechała z Czajką. Udało jej się dopiero za trzecim razem. Wcześniej szukali konspiracyjnych kontaktów w Malborku i Olsztynie, ale te były spalone i obstawione przez UB. Inka została na noc u sióstr Mikołajewskich. A Czajka po wprowadzeniu jej poszła załatwić jeszcze kilka swoich spraw. O, Jadzia! Inka idzie! Jadzia i Helenka, dwie siostry, jak zawsze razem. Tak miło was widzieć. Dawno się nie widziałyśmy. Siadaj. Napijesz się herbaty? Właśnie zrobiłam. Siadaj, pewnie zmęczona jesteś.
Ale wiesz co? Mamy też maliny. Są takie słodkie. Nie no, już bez przesady, ale no herbaty to ja zawsze chętnie się napiję. No to opowiadaj, kto znaczy osiadko konspiracyjną, to z naszymi ludźmi. No właśnie, jak możemy ci pomóc? Inka, no co tak milczysz? Nie daj się prosić. No dobrze, już wam mówię. Wam przecież mogę zaufać. Łączy nas w sumie wspólna walka. A więc zacznijmy od początku. Przysłał mnie tutaj Czarka, wiecie których. Ogólnie to przyszłam po wyposażenie do apteczki, bo już naprawdę niewiele zostało, a wiecie jak potrzebuję zapasu bandaży i lekarz. Oczywista sprawa. Sanitariuszka bez bandaży w apteczce to tak jak partyzan bez karabinu. Niby jest, ale nie bardzo może pomóc. Dokładnie. Dlatego byłam już w Malborku, w Olsztynie, no i w Rzeszczu. I? No i niestety przynoszę złe wieści. Co się stało? Żelazny. Żelazny najprawdopodobniej zginął. Został zabity pod szturmem. Dołączył do wielu z tych, którzy już zginęli. Tak niewiele nas zostaje ze starej kadry. Niestety, taka jest rzeczywistość. Ale inaczej miało to wyglądać, nie? Po 6 latach okupacji miała być wolność, miała być radość. Miała być Polska. Wojna z Niemcami skończyła się ponad rok temu, a nasi dalej giną. Najgorsze jest tylko to, że teraz biorą Polaków. Nie mogę się z tym pogodzić. Jak można mówić, że Polska jest krajem wolnym, skoro za to, że należałaś do Armii Krajowej, walczyłaś z okupantem i ryzykowałaś własne życie dla innych, trafiasz do więzienia? Albo od razu pójdę w i co ja tak spaczcie na to wszystko, patrzeć, przyglądać się temu, może jeszcze udawać, że nic się nie stało, wszystko jest w porządku. Nie potrafię być obojętna. Wiecie, że po śmierci moich rodziców wychowywała mnie babcia. To ona przecież nauczyła mnie, jak ważną rzeczą w życiu jest wierność swoim wartościom. To ona nauczyła mnie, że w życiu nie można robić tak, jak jest wygodniej czy bezpieczniej. W życiu trzeba robić tak, jak się powinno. No właśnie. Dla mnie nie ma znaczenia. Jeśli ktokolwiek zniewala nasz kraj, to niech sobie mówi po niemiecku, rosyjsku czy nawet po chińsku. Ale ja i tak będę protestować. Rozumiem. Dlatego zdecydowałam się nadal być w konspiracji. Dalej walczyć. Jak wiecie, większość Polaków ma już dość wojny, no i w sumie jedyne co to odrobina świętego spokoju. No i przez to decydują się na kompromis. Zgadzają się na tą odrobinę wolności. Na ten mały kawałeczek wolności. Nie zdając sobie przy tym sprawy, że ten mały kawałeczek wolności nie jest przecież cała wolność. Trudne wybory Polaków. Nasze narodowe dylematy. Wiem o tym. Ale wiecie co? Co? Ja nadal wierzę w Polaków. Wierzę w dobro. Mimo to, że dobro nie jest aż tak krzykliwe, no to przecież dobro zawsze zwycięża ze złem. I mimo to, że mamy teraz w Polsce ogromny triumf zła, to dobro tak znowu zwycięży. Ach, ta nasza Inka i niezłomna wiara w dobro. Wiesz co? Do ciebie nie pasuje ten pseudonim Inka. Jak to? No, moim zdaniem bardziej pasuje... Niezłomna. Niezłomna? Jaka niezłomna? Nie, nieprawda. Skończmy już te poważne tematy. Chodźmy lepiej spać, jest już przecież po trzecie. No nie! A maliny? Grzech tak jeść na noc. Grzech to stopić! Naruta się ci gówna! Ale o co chodzi? Przepraszam bardzo, przepraszam. Thank you.
Kto to jest? Znasz go? No znasz. My wiemy, kto to jest. A jak myślisz? Żyje, nie żyje. Był ranny. Pamiętasz? Byłaś sanitariuszką w jego oddziale. Opatrywałaś go. Kto to jest? Tu oberwał? Powietrze świszczało w płucach. Pamiętasz? No pytam się, kto to jest? Nie żyje. Już mu pomogłaś, ile mogłaś. Już mu więcej nie pomożesz. Za to sobie możesz pomóc. Kto to jest? To znaczy był. Żelazny. To był żelazny. Nazwisko, imię. Ja nie znam żadnych nazwisk. Padowa! Zdzisław Padowa! To wstyd nie znać nazwiska swojego dowódcy. No, ale dobrze go opatrzyłaś. Całkiem żwawo uciekał przez zaganie, jak go ostrzeliśmy. Krył się za drzewami. Tchórz. Granatem go położyliśmy. Dziewczyno, powiesz nam, co wiesz i wyjdziesz. Niedługo pójdziesz do szkoły. Pierwszy dzwonek usłyszysz. No dziewczyno, zrozum, co nam tu po tobie? Anderman, powiedz nam, kim ona jest? Ona? To zwykła pastereczka, sierota niepełnoletnia. Prosi, bo to jest sanitariuszka, nie żadna bohaterka. Chcemy się widzieć z majorem Łupaszko. To z nim chcemy rozmawiać, zaproponować jakieś honorowe warunki i znaleźć drogę wyjścia w tej sytuacji. Proszę, po co pani to tłumaczy? Ona i tak tego nie zrozumie. No tak, to prawda, to prawda. Z takimi trzeba po prostu. A więc zapytam wprost. Gdzie i kiedy masz się spotkać ze swoimi? Ja nie wiedziałam. Tylko czeka. Mówi prawdę czy kłamie? Kłamie! Zawsze każdy zna swój kontakt na wypadek rozproszenia. No widzisz, Anderman wie wszystko o tej waszej piątej brygadzie. Nie kłam. Ksiądz nie mówił w szkole, że nie wolno kłamać? Mówił. Co tam wisi? Jaki orzeł? Dwugłowy, czarny, bolszewicki. Obywatel polski, zabiegał okoła! Biały orzewiec, biały! No to kim ja jestem? Polakiem. On jest Polakiem i on. To są polskie mundury. Jesteśmy Polakami jak ty i pan major Łupaszko. Majora byś oglądała? Aha. To zapytam jeszcze raz. Gdzie masz się spotkać ze swoimi? Co za okropni ludzie. Jak można tak okrutnie traktować tak młodą dziewczynę? Trzeba nie mieć serca. To nieludzkie. Podziwiam ją. Mimo tych okrucieństw, tych tortur, nic nie powiedziała. Jak coś obiecała, to dotrzymała słowa. Mimo wszystko. Znacie tę kobietę? 23 maja tego roku razem z moimi kolegami zostaliśmy wysłani na akcję przeciwko Łupaszce.
i ona mnie postrzeliła, poraniła mnie. Kiedy już byłem na ziemi, doszło do mnie, zabrała mi mój pas z bronią i krzyż harcerski. Kazała nam się strzelać. Rozmawiała ze mną, pomogła mi, kiedy odjeżdżała i podała mi bandaż. Krzyczała, poznaję te ubeckie mordy, zabić ich. Członkostwo w nielegalnej organizacji. Nielegalne posiadanie broni, udział w napadach na funkcjonariuszy milicji obywatelskiej i UB, a także podżeganie do ich zabicia. Uzasadnienie. Oskarżona siedzi główna Danuta. Przyznała się do brania udziału w bandzie Łupaszki, nielegalnego posiadania broni, zaprzeczając pozostałym zarzutom oskarżenia. Przy wymiarze kary sąd wziął pod uwagę, iż skazana mimo wybitnie młodego wieku dopuściła się szeregu zbrodni, które przyniosły szkodę interesom państwa polskiego. Sąd doszedł do jednomyślnego przekonania, że jedyną odpowiednią karą za zbrodniczą działalność skazanej będzie całkowite wyeliminowanie jej ze społeczeństwa. Dziecko, podejdź tutaj. No wstań i chodź. No chodź. No i no proszę dobrze wydać. Prośba o łaskę. Obywatelu prezydencie, we wrześniu bieżącego roku zakończył zaledwie 18 lat. Rok temu przystąpiłam do działu leśnego, choć nie byłam jeszcze pełnoletnia. Jako taka, nie zdając sobie sprawy ze swoich czynów, brałam udział w napadach bandy leśnej jako sanitariuszka. Sama, używając broni, nikogo nie zabiłam. Jestem córką zamordowanej przez Niemców, matki i ojca. Wskutek wypadków wojennych, brak urodziny. Ja nie będę tego czytać! Nie będziesz tego czytać! To macie głowie! Brak rodziny, doświadczenia i wykształcenia. Dałam się porwać fałszywej propagandzie i wpływowi mego narzeczonego członka banku. Ujawić się nie mogłam, gdyż grożono mi śmiercią za odstąpienie od sprawy. Dziś czynu mego żałuję, ze skruchą przyznaję się do winy i proszę obywatela prezydenta o ułaskawienie, darowanie mi życia, gdyż pragnę jeszcze błąd mojej młodości naprawić i stać się pożyteczna dla społeczeństwa, któremu wyrządziłam wielką krzywdę. Pani mecenas, ja do pana biuruta agentantowo i gestapo nic pisać nie będę. Dziecko, masz całe życie przed sobą. Do widzenia, pani mecenas. Dziewczyno, zastanów się, przenieś to. Do widzenia. Proszę to za nią podpisać w tej chwili. Thank you.
widziałam matkę już po gestapo w Nazarecie. Myślałam, że nie zasnę. Była ta złota polska jesień, kiedy widziałam matkę, kiedy mówiła dziecko nic to. Nie wiedziałam, że właśnie patrzę w przyszłość. I oczy nadal dumne, nie dam poznać, że się boję lepiej. Ja jedna zginę, na mnie ogień wciąż nie gorę. Kilkaset pól od domu, chociaż na polskiej ziemi stoję. Jeżeli umiesz pomóc, Boże, daj mi tylko podporę. To 17 wiosna, przykro umierać, a czas zasnąć. Czy niech żyje Polska, niech żyje majoru Paszko. I tak mój wzrok już sięga nieba. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.
Widziałam, że szybko od nas wyjdziesz. Ja zawsze dotrzymuję słowa. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wojskowy sąd rejonowy w Gdańsku skazał Siedzików na Danutę Belzalewską pseudonim Ninka i Feliksa Stermanowicza pseudonim Zagończyk na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Wyrok wychować. Pasażer! Sposób! Na wprostce! Odkrajcie na nas polskie! Nie! Teraz rozumiem, co znaczy poświęcenie dla wolności. Skąd miała sobie tyle odwagi? Miała cel, dla którego poświęciła całe swoje życie. To jest właśnie niezłomność. Musi umrzeć, to ma żyć. Rozumiecie? Ona cały czas żyje. Ona jest tu z nami. Bo jest w nas. Jest w naszej pamięci. Czy ktoś z nas? Czy ktoś z was znalazł w sobie tyle odwagi, co ona? Ona nie zasługiwała na śmierć. I to z tego. Wtedy nie było żadnej sprawiedliwości. Nikt się z tym nie liczył. Przecież jeszcze długi czas po swojej śmierci była uważana za bandytkę. Musimy coś z tym zrobić. Bo kto to zrobi za nas, jak nie my? Spróbujemy kochać tak Polskę i wolność jak ona? Jedyne, co możemy teraz zrobić, to znaleźć ją w sobie. Bo kiedy zechcesz znaleźć ją w sobie, przestań się bać. Kiedy zechcesz znaleźć ją w sobie, przestań się bać. Kiedy zechcesz znaleźć ją w sobie, przestań się bać. Prawa, ciebie.
pocisku wszystko pęka, ciągle zapierane. Mój krzyk nie żyje Polska, słodka postawkę, czas przystaje, świat zamiera. Robię pierwszy krok.